Wczoraj policjanci aresztowali 43-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu kościerskiego, który ukradł swojemu pracodawcy elektronarzędzia za kwotę 6400 zł. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności. Wczoraj policjanci zatrzymali 43-latka. Mężczyzna okradł swojego pracodawcę. Mieszkaniec powiatu kościerskiego przywłaszczył sobie elektronarzędzia o łącznej wartości 6400 zł. Tutaj policjanci odzyskali skradzione mienie. Policjanci również ustalili, że ten mężczyzna ukradł z firmy, w której pracował, właśnie te elektronarzędzia. Następnie sprzedał je w Lombardzie. Mężczyzna wczoraj trafił do policyjnego aresztu. Policjanci odzyskali skradzione narzędzia. One trafiły do właściciela. 43-latek, mieszkaniec powiatu kościerskiego, usłyszał zarzut kradzieży cudzego mienia. Za popełnienie przestępstwa grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.